kluczem do Twojej dalszej drogi, do Twojej radości, spełnienia jest tylko to, by spojrzeć w głąb Ciebie, aktywować całą mądrość wyższą i krok po kroku wcielać ją w życie. Tutaj, w tym życiu materialnym, gdzie możemy coś uformować w materii. I tak często tyle osób pyta mnie: Pani Mario, na jaki kurs powinniśmy jeszcze uczęszczać? Jakie książki powinniśmy kupić, aby się dalej rozwijać? W tym momencie wszystko jest w Tobie. Od 23 września ta wiedza jest w Tobie. Trzeba ją tylko aktywować i sobie przypomnieć. I co może Ci w tym pomóc? Kamień Labradoret, który aktywuje wspomnienia. W tym może Ci pomóc połączenie z siłą wyższą. W tym może Ci pomóc kontakt z ziemią, z naturą, ze wszystkimi istotami natury wokół Ciebie. I w tym może Ci pomóc nasza dzisiejsza medytacja. I tak, aby nie przedłużać, przejdziemy w tej chwili do końcowego etapu naszego spotkania, czyli do tego, aby aktywować mądrość Twojej krwi, Twojego serca, Twojej duszy wyższej. I pamiętaj o tym, że po tym spotkaniu, po tej medytacji już nic nie będzie tak jak wcześniej, ponieważ nagle uzyskasz przesłania, nagle przypomnisz sobie bardzo wiele rzeczy, nagle znajdziesz odpowiedzi na pytania. Tych odpowiedzi szukaliśmy może całe życie i nagle one są jasne i logiczne. Nagle wiemy, jaka jest odpowiedź na te nurtujące Cię od wielu, wielu lat pytania. I nagle pojawią się nowe pytania i od razu znajdziesz odpowiedź w głębi Twojej duszy.